Dzień dobry wszystkim, trenerzy z tej strony. Witam w 12 odcinku projektu Akademia, czyli futbolowej odysei Heinza Trenero, niemieckiego szkoleniowca pracującego aktualnie w zespole Holstein Kielonia w drugiej niemieckiej Bundeslidze. W dzisiejszym epizodzie rozegramy sobie ostatni mecz sezonu. Ostatni mecz, który zdecyduje, czy awansujemy bezpośrednio do Bundesligi, czy też przyjdzie nam się mierzyć w barażach. Czyli rozegrać po prostu dwa dodatkowe mecze, które, by the way, będą oczywiście pokazane w kolejnym odcinku, jeżeli taka będzie potrzeba, jeżeli do takowego dojdzie. Oczywiście zanim przejdziemy do spotkania, pokażę wszystko to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Bowiem nie wydarzyło się wiele, nasz ostatni odcinek to była ta fatalna porażka 5-6 z Duisburgiem u siebie. Później mieliśmy mecz również u siebie z Dynamo Drezno. Mecz ten wygraliśmy 4-3. Miał to być spokojny mecz, miał to być mecz, w którym zwyciężymy bez problemu. Tak też wydawało się, że będzie, dwie bramki Kingsleya Schindlera i bramka Benjamina Gertha w pierwszej połowie dały nam prowadzenie 3-0. W drugiej połowie 4-0 podwyższył obrońca zespołu gości Marco Hartmann, a później właśnie stało się coś złego i Dynamo Drezno w ostatnich... Najpierw w 51 minucie strzeliło bramkę na 4-1 i w ostatnich 3 minutach strzeliło dwie dodatkowe, doprowadzając do bardzo, bardzo... bardzo nerwowej końcówki. Bohaterem meczu oczywiście Kingsley Schindler. Ocena 8,8. Dwie bramki, jedna asysta. Kingsley jest w niesamowitej formie. Pomyślcie tylko, w ostatnich 7 ligowych spotkaniach Kingsley miał 8 bramek i 7 asyst. Tak więc jest to zawodnik, który na swoich plecach teraz ciągnie cały zespół i na swoich plecach chce wprowadzić ten zespół do Bundesligi. Przed nami zatem ostatnia kolejka. Sprawdźmy sobie jeszcze, jaka jest sytuacja w tabeli. Ano, sytuacja jest taka, że mamy drugie miejsce z 3 punktami straty do prowadzącej Kolonii i z 2 punktami przewagi nad Duisburgiem, który tutaj czyha na ten również bezpośredni awans. Darmstadt już nie jest dla nas groźny, bowiem mają już 4 punkty przewagi, co oczywiście przed ostatnią kolejką spotkań... No jest po prostu dla nas niegroźne. Tak więc na pewno zajmiemy drugie albo trzecie miejsce. Coś, co nie przemawia za nami, to aktualna nasza wyjazdowa forma. Dwie porażki, sprawdźmy tutaj sobie, tak, Sandhausen, czyli czerwona latarnia ligi, fatalna porażka 1-2, wcześniej jeszcze gorsza porażka 4-0 z Ingolstadt. No, te dwa ostatnie mecze napawają mnie tutaj pewną obawą przed wejściem w to spotkanie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Coś, co przemawia natomiast za nami, to fakt, że nasz najgroźniejszy przeciwnik Duisburg gra na wyjeździe z Hamburgiem. Z Hamburgiem, który ma jeszcze szansę na baraże i który na pewno zrobi wszystko, żeby tę szansę wykorzystać. Oczywiście Darmstadt będzie musiało przegrać z Erzgebirge Aue, co nie jest... co też może być trudne, ponieważ Erzgebirge Aue walczy o życie. Są na tym barażowym miejscu, o ile się nie mylę, chcieliby również ich uniknąć, tak więc no nie będzie to wszystko to nie będzie dla Hamburga łatwe. Hamburg nie ma wszystkiego w swoich rękach, musi wygrać i musi liczyć na potknięcie Darmstadtu. Duisburg musi wygrać, a żeby awansować bezpośrednio, musi liczyć na naszą porażkę, a my mamy wszystko w swoich rękach. My, jeżeli wygramy to spotkanie, to oczywiście awansujemy bezpośrednio. Jeżeli przegramy, no to musimy liczyć na remis lub porażkę Duisburga. Jeśli tak się stanie, to oczywiście my awansujemy. Szybciutko przejdziemy do taktyki na dzisiejszy mecz. Zdecydowałem się na takie ustawienie, troszkę może zachowawcze, ale... Nie jesteśmy chyba jeszcze gotowi na grę z 2 napastnikami. Zatem Kronholm w bramce jako bramkarz libero. Obrona od lewej strony Vanderberg, Walkin, Sombi i Herman. Tutaj zdecydowałem się na troszkę zachwianie symetrii w grze. I Vanderberg zagra na pozycji bocznego wysuniętego obrońcy z funkcją wsparcia, ponieważ no, ma dobre dośrodkowanie, umie dośrodkować piłkę, umie też dryblować. Zaliczył już 4 asysty w tym sezonie, tak więc tutaj bardzo liczymy na jego wrzutki. Poza tym Leverenz gra jako schodzący napastnik, więc tutaj odkryje się to
ten cały korytarz po lewej stronie, by Vanderberg mógł tutaj wchodzić i próbować dośrodkowywać. Wal zdjąłem go z pozycji obrońcy grającego piłką z uwagi na to, że niespecjalnie spełnia się w tej roli podania 10. Nie będziemy tutaj, nie chcemy tutaj ryzykować niepotrzebnych strat. Tak więc dlatego zagra na pozycji środkowego obrońcy, jako obrońca grający piłką zagra Kinsombi, ponieważ no zdecydowanie, no może też nie najlepiej mu to idzie, ale jest to jego najlepsza, no prawie że najlepsza funkcja, jeśli chodzi o grę na środku obrony. Nie mogę skorzystać z Teskera, który jest zawieszony. Herman zagra jako boczny obrońca z funkcją obrony, ponieważ no, dośrodkowania ani podania mu nie za bardzo wychodzą. Mimo że strzelił jednego gola i miał dwie asysty, to jednak wolę, żeby tutaj zabezpieczał tył. Na pozycji defensywnego pomocnika zagra Mevert w funkcji cofniętego pomocnika, ponieważ mam nadzieję, że tutaj mając dwóch mocno ofensywnych pomocników, przeciwnicy będą chcieli bardzo wejść tutaj w tą strefę boiska i rządzić w środku po szybkich przechwytach. Dlatego wpuszczam tu Meferta, który mi tu troszkę zabezpieczy to przedpole bramkowe i zabezpieczy dostęp do stoperów i bramkarza i jakoś będzie tutaj, jeżeli nie przerywał, to chociaż opóźniał tę akcję tak, by ci nasi ofensywni zawodnicy zdążyli się wrócić i zająć pozycję w obronie. Dwójka środkowych pomocników, wcześniej wspomniani Müller i Lee Ji-sung. Na skrzydłach zagra Schindler, nasza oczywiście największa gwiazda, i Leverenz, który nie jest dzisiaj skrzydłowym, jest schodzącym napastnikiem, czyli gra w tej swojej naturalnej pozycji. On będzie tu próbował wchodzić, jest prawonożny, więc będzie próbował strzelać bramki, być może jakąś dośrodkowanie Schindlera wykorzystywać. W ataku zagra Benjamin Girth w funkcji nękającego napastnika. Wahałem się, czy dać go jako w jego naturalnej pozycji, w jego naturalnej roli, czyli lisa pola karnego lub wysuniętego napastnika. Zdecydowałem się jednak na coś takiego, ponieważ gramy bardzo wysoko. Mamy tutaj, mamy znacznie wyższą linię nacisku, czyli ten pressing chcemy od razu stosować, wywierać presję na stoperach, by zmuszać ich do wybijania piłek na oślep. Tak więc mam nadzieję, że w tej funkcji Girth dobrze się spisze i będziemy przechwytywać piłki. Dobra, to w zasadzie tyle. Widzimy się za chwilę na boisku. I zaczynamy mecz ostatniej kolejki niemieckiej drugiej Bundesligi. Mam nadzieję, że nasz ostatni mecz w tym sezonie. Arminia Bielefeld kontra Holstein Kielonia. Zaczynamy. Nie tylko tutaj interesuje nas mecz, wynik tego spotkania, ale również będziemy tutaj, ojoj, złe podanie Müllinga. I już akcja Arminii Bielefeld, która nie strzela bramkę dzisiaj na bramce, jest Kirchholm. No Dominik Reimann w tych dwóch ostatnich meczach popełnił dużo, dużo błędów, dlatego postanowiłem, że w tym meczu doświadczenie Kronholma może tutaj mieć dla nas niebagatelne znaczenie. Mamy rzut wolny w 7 minucie. Na razie uwaga, mamy rzut wolny teraz w minucie 9, tym razem po stronie przeciwnika. I uwaga, jeszcze jeden rzut rożny Schindler. Źle jednak, zła próba dryblingu, powinien chyba był jakoś to inaczej rozegrać. Nieważne, mamy 12 minutę, za chwilkę aktualności jakie są. Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Uwaga, bo ponieważ coś się dzieje na boisku, już wracamy na boisko. Oddaliśmy strzał, ale strzał był celny, ale obroniony przez bramkarza. W strzałach 4-3 Armenia również tutaj chce walczyć. Oni już w zasadzie nie biją się, oni mają spokojny byt, biją się tylko o wyższą premię, jeżeli w przypadku zajęcia wyższego miejsca po dzisiejszym ewentualnym zwycięstwie. Müllinga jeszcze raz rzutu wolnego, ale Ortega broni i nadal mamy 0-0, 22 minuta. Uwaga, Weyrauch, wrzutka w pole karne, Harberts i strzał zablokowany przez naszych obrońców. Spójrzmy szybciutko, co się dzieje. Coś Darmstadt prowadzi 1-0. A jakie wieści z Hamburga. Na razie ciągle 0-0. Na razie ciągle 0-0. To jest wynik, który nas tutaj absolutnie satysfakcjonuje. Duisburg nadal na drugim miejscu, Darmstadt na trzecim. A Hamburger na... Przepraszam, Duisburg na trzecim, Darmstadt na czwartym. Ojoj, jakieś tutaj mamy kłopoty z zasilaniem. Już nie. Wracamy na boisko. Uwaga, Vanderberg do Leverenza. Leverenz, uwaga, Lee, Meffert! Mamy 1-0.
Jonas Meffert, ten defensywny pomocnik, zdobywa bramkę. Tak więc opłacało się wpuścić Mefferta na boisko. Sprawdźmy Lee. Tak naprawdę nie było to asysta, chociaż tak zostało to zaliczone. Lee po prostu strzelał. Piłka odbiła się od ochraniacza któregoś z zawodników. Dopadł do niej Meffert. I mamy 1-0 w 37 minucie. Tak więc krok jest wykonany. Teraz wytrzymać do przerwy i spokojnie kontrolować sytuację w drugiej połowie spotkania. Schindler nie gra za dobrze. 6,5 ocena. Podobnie jak Girt, ale mam nadzieję, że ci zawodnicy przebudzą się w drugiej połowie. Wyobrażam sobie, że Schindler jest teraz bardzo, bardzo pilnowany. Sprawdźmy sobie, uwaga, Duisburg strzela bramkę w 40 w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Tak więc no, robi się gorąco. Duisburg prowadzi z Hamburgiem, my zaś prowadzimy z Arminią. Wracamy na momencik. I rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Mamy potwierdzenie Hamburger 0, Duisburg 1. No, tak więc robi się gorąco. Presja na nas jest teraz olbrzymia. Musimy ten mecz w takim razie zwyciężyć. Remis, o ile się nie mylę, daje tutaj równą ilość punktów. A przy równej ilości punktów to Duisburg awansuje, a nie my. Tak więc no, nie ma tutaj już... Nie ma tutaj miejsca na błędy. Armenia 6 strzałów, my strzałów 9, 48% posiadania piłki. Uwaga, mamy out Schindler. Może teraz? Nie. Uwaga, nie nadziejmy się czasem na kontrę. Val van der Berg. Nie, gramy spokojnie. Uspokoić grę. Meffert, tak, ładnie tutaj między stoperami. Meffercik działa, strzelił już dzisiaj bramkę, tak więc jest bohaterem. Uwaga, podanie do Girta. Szansa na 2-0. Mamy 2-0. 11 trafienie w sezonie Benjamina Girta. Dobre zagranie. Kogo? Wala, o ile się nie mylę. Czy może Mefferta? Nie, Mullinga. Mulling oczywiście podaje piłkę idealnie do Girta. Girt na raty, ale wykorzystuje. Szkoda, że nie strzelił tego za pierwszym razem. Mulling zasłużył tym zagraniem na asystę. Mamy 2-0. Mamy 2-0, tak więc jesteśmy już bardzo, bardzo blisko drugiej Bundesligi. Przepraszam, Bundesligi. Wyjścia z drugiej Bundesligi. 56 minuta. Chyba czas na jakieś zmiany. Kogo mógłbym tu wprowadzić? Schindler nadal nie gra dobrze, ale to jest zawodnik, którego muszę trzymać na boisku, ponieważ jego zawsze stać na ten przebłysk geniuszu. W tym meczu na pewno nie ma łatwo, w tym meczu na pewno jest skryty. Uwaga, pauzujemy i wprowadzamy sobie zmiany. Myślę, że wpuścimy sobie Okugawę na boisko. Leverenz ma żółtą kartkę, nie będziemy tutaj ryzykować. Tak więc wejdzie sobie Okugawa na boisku. Nie, niech będzie schodzącym napastnikiem. I wracamy. Chciałbym tu wpuścić któregoś z młodych, może Almeida, może Schulera, ale szczerze mówiąc troszkę się obawiam. Tak więc jeszcze nie będę robił zmian, chyba że strzelimy trzecią bramkę. Ale musimy przede wszystkim zagrać spokojnie. Zdejmę może ofensywę na pozytywną, żeby troszkę grać spokojniej. Armenia 9 strzałów, my strzałów 12, 70, 15 minut dzieli nas, słuchajcie, od awansu do Bundesligi. To chyba musi się udać. To powinno się udać, ale nie mówmy. 10 minut, 11 minut plus doliczony czas gry. Tyle czasu zostało Armenii na to, by coś tutaj zrobić, zmienić w tym meczu. Tyle czasu zostało Duisburgowi na nadzieję. 9 minut nadziei Duisburga na to, że uda im się awansować. Oczywiście, jeżeli zajmą trzecie miejsce, nadal będą mieli szansę w barażach, ale oni zapewne chcieliby awansować bezpośrednio. Któż by nie chciał? Mulling, van der Berg, rzutka w pole karne, Schindler, mamy to. Kingsley Schindler, mówiłem, nie będę go ściągał, bo tego zawodnika stać po prostu na moment geniuszu w każdym momencie. I van der Berg dośrodkowuje piłkę w pole karne. Schindler wyskakuje tam zza pleców obrońcy i strzela bramkę. Mamy 3-0. Kingsley Schindler, 18 trafienie w sezonie. W ostatnich 8 już spotkaniach, bo oczywiście to jest 8, strzelił 9 bramek, zaliczył 7 asyst. Nieprawdopodobne statystyki wykręca w końcówce tego sezonu. Szybciutko sobie zmienimy teraz, damy tutaj pograć Almeidzie w tych ostatnich momentach meczu. Wejdzie sobie też Janis. Coś mi się tu dzieje z baterią w laptopie, mam nadzieję, że nam nie wywali tego. Janisera, zatwierdzam zmiany. I 3 minuty doliczonego czasu gry. Moi drodzy, mogę to chyba powiedzieć już oficjalnie. Tak, mogę to powiedzieć oficjalnie. Kronholm łapie piłkę. Uwaga, szybciutko. Chciałem pauzę. Nie wiem czemu. Cóż mogę rzec? Koniec spotkania
Arminia Bielefeld, Holstein Kielonia. Arminia 0, Kielonia 3. Tak więc, moi drodzy, za chwilkę przekonamy się o tym oficjalnie. Jestem bardzo zadowolony. Szybciutko kontynuuj. Informacja, na którą czekamy, informacja, która no, jest faktem, moi drodzy. Sprawdźmy sobie szybciutko, jak skończył się. A, tu proszę, Hamburger, zespół z Hamburga postanowił sprawić Duisburgowi psikusa i w 94 minucie zdobył wyrównującą bramkę. Tak więc tym samym wyrzucając Duisburg poza baraże, tak więc fatalny dzień dla Duisburga. Liczyli pewnie na awans, liczyli, że Arminia się z nami rozprawi, a oni rozprawią się z Hamburgiem, a tymczasem my płatamy im psikusa, Hamburg płata im psikusa i Darmstadt płata im psikusa, bowiem Darmstadt spokojnie wygrywa 2-0. Z Erzgebirge, ale tak więc mamy to, a tymczasem też Kolonia przegrywa, o ile się nie mylę. Tak, Kolonia przegrywa z Magdeburgiem. Tak więc skończymy sezon z 66 punktami, czyli dokładnie tyle samo, ile ma zespół z Kolonii. Po prostu bezpośredni bilans spotkań lepiej faworyzował tu naszego lidera ligi. Tak więc mamy to. Mamy awans do Bundesligi. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy aby na pewno Kolonia zwycięża, tak, zdecydowanie. Choć wywalczyli awans Holstein, Kielonia pożegnało się z marzeniami o zwycięstwie w ostatnim dniu rozgrywek. Tak, nie byliśmy zwycięzcą ligi. I no, nie mogliśmy być, bo tak czy siak, my wygraliśmy, Kolonia przegrała, ale to i tak oni oczywiście zajęli pierwsze miejsce. Darmstadt zagra w barażach, Holstein Kielonia świętuje awans. Holstein Kielonia wywalczyła awans, kończąc sezon na drugim miejscu w Ludzie Bundesliga 2. Wygrało 3 spośród 5 ostatnich meczów ligowych na wyjeździe. Holstein ma za sobą niespodziewanie udany sezon, w którym zespół od samego początku grał zdecydowanie powyżej oczekiwań, co ostatecznie pozwoliło im na wywalczenie awansu. Kluczowy mecz to mecz z Erzgebirge Aue, wygrany na wyjeździe 5-1. Kluczowy gracz to oczywiście nie może być inaczej Kingsley Schindler. W tym sezonie 18 bramek, 12 asyst w lidze. Średnia ocen 7,41. To daje chyba mu status najlepszego zawodnika w lidze. Zresztą przekonamy się o tym już niebawem. Pomeczowa konferencja prasowa, weźmiemy sobie udział w tej uroczystej konferencji. Awans pociąga ze sobą konkretne wymagania, podniesienie standardu Holstein Stadion. Czy cieszy Pana ta perspektywa? Oczywiście, bardzo mnie cieszy. Losy awansu zespołu się do samego końca dopiero dzisiaj, wszystko się rozstrzygnęło. Czy była taka chwila, w której zwątpił Pan, że zapewnicie sobie awans? A nie chcę o tym gadać. Moje gratulacje, jak się czuje Pan w chwili? Jestem w niemu wzięty oczywiście. Jak ważną rolę odegrał udany sierpień? Punkty to punkty. O ile to możliwe, proszę powiedzieć, co dzisiaj poszło nie tak? Przepraszam? Nie wiem, co to było za pytanie. Nie wiem, co mogło pójść nie tak w meczu, w którym się wygrywa 3-0 na wyjeździe. Nie jest Pan zły, że nie rozstrzygnęliście tej rywalizacji wcześniej? Niczego nie żałuję. W meczu, który reklamowany był jako wydarzenie sezonu, pański zespół zdecydowanie sprostał oczekiwaniom. Pewnie jest Pan zachwycony tym wynikiem. To wspaniałe uczucie, oczywiście to wspaniałe uczucie, bowiem Arminia jest jednym z naszych głównych rywali. Jest to mecz z dużymi podtekstami, tak więc cieszy nas to, że udało nam się upiec, że tak powiem, dwie pieczenie przy jednym ogniu. Wielu ludzi myśli o kolejnym sezonie. Jak przedstawiają się Wasze ambicje po zapewnieniu? Patrząc realistycznie, przydałby się teraz sezon okrzepnięcia i stabilizacji. I tak, uwaga! Zarząd ustala wyjściowe budżety. Oj. Wysokość budżet płacowy to 210 tysięcy tygodniowo. Okej. Okay. Budżet transferowy 407 tysięcy. No, ciekawe. Ile uda nam się ugrać na prawie 500 000 euro. No, sprzedaż być może kilku zawodników tutaj byłaby adekwatna, ale będę starał się robić wszystko, żeby jednak zawodników nie stracić. Zobaczymy, jak będzie prezentowała się tutaj sytuacja Kingsleya Schindlera w okienku transferowym. Holstein Kielonia kończy swój najlepszy sezon w historii występów w rozgrywkach i tak dalej. Niespodziewanie udany sezon. Źródła z obozu, w jakim uczestniczy, podają, że zespół zamierza podtrzymać dobrą pasę w kilku ostatnich tygodniach, by kończący sezon się był godzien zapamiętania. Ale to już jest po sezonie, panowie.
Heider oczywiście szczęśliwy po awansie. Zarząd zachwycony niespodziewanym awansem. No dobra. Trenero oczywiście jest tutaj chwalony. Stwierdził, że menedżer Benjamin Girt stwierdził, że menedżer Heinz Trenero w największym stopniu przyczynił się do wywalczenia przez klub awansu. Girt oświadczył, że Trenero wzorowo wywiązywał się ze swoich obowiązków i wszystkie osoby związane z klubem powinny to docenić. Holstein ma za sobą niespodziewanie udany sezon, w którym zespół od samego początku grał zdecydowanie powyżej oczekiwań, co ostatecznie pozwoliło im na wywalczenie awansu. Meffert w doskonałej formie, no, bohater tego spotkania. Defensywny pomocnik. Dał mi tutaj dał mi do myślenia, ponieważ z Meffertem nie wiązałem jakiejś tutaj dużej przyszłości. Ja z racji tego, że wolę grać dwoma napastnikami niż trzema środkowymi pomocnikami, ale w obliczu tego, że awansowaliśmy do Bundesligi, w obliczu tego, że będziemy mieli bardzo trudne mecze, jednak ta pozycja tego defensywnego pomocnika, przynajmniej w meczach wyjazdowych, może okazać się dosyć kluczowa. Zobaczymy, jak będzie się to dalej prezentować. Holstein Kielonia otrzyma 16 milionów euro. Za zajęcie drugiego miejsca, no bardzo, bardzo hojna tutaj, bardzo hojna pula pieniędzy. Szkoda, że tak mało, ledwie ułamek tej kwoty został przeznaczony na transfery. No miejmy nadzieję, że nie zwiększy się to chyba, że może porozmawiam z zarządem. Zobaczymy. Stan finansów 17 milionów euro. Nie wiem, czy to jest stan, który... w maju mieliśmy bańkę 42, no teraz oczywiście po wypłacie tej 16-minutowej kwoty mamy 17, tak więc no 17 milionów euro na koncie. Dobra, kończymy dzisiejszy wspaniały odcinek projektu Akademia. W kolejnym odcinku podsumujemy sobie sezon ligowy, podsumujemy sobie sezon również w drużynach młodzieżowych i w drugim zespole Holstein Kielonia. Tak więc będzie to pewnie jakiś dłuższy, przegadany odcinek, więc jeżeli nie macie ochoty oglądać paplaniny, to 13 odcinek będzie sobie można ze spokojem pominąć. To był The Trenero, to był 12 odcinek projektu Akademia, w którym Holstein Kielonia wywalczyło sobie awans do Bundesligi i w przyszłym sezonie będzie grać w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech, co oczywiście jest niebagatelnym sukcesem Heinza Trenero i jego ludzi, sztabu trenerskiego oraz zawodników. Dziękuję bardzo. Peace out.